Rozgalnie Orłów Wprost w Krakowie nagrodziliśmy najlepszych przedsiębiorców z województwa małopolskiego. Znalazły się w tym gronie firmy małe, średnie i te największe, które są filarami polskiej gospodarki. Laureaci odnoszą sukcesy nie tylko w regionie, nie tylko poza jego granicami, ale też daleko poza granicami Polski. Należą do wiodących graczy w swoich branżach. Wśród Orłów Wprost w tej edycji znalazły się takie firmy jak gigant spożywczy Maspex, firma z branży IT, Komarch, Oknoplast i wiele innych. W tym zestawieniu brane są pod uwagę wyniki finansowe i te informacje, które zgodnie z polskim prawem muszą być przez przedsiębiorców upubliczniane. Wywiadownia gospodarcza brzmi groźnie, ale chodzi tak naprawdę o te dane, które Wy Państwo ujawniacie, bo tak stanowią stosowne przepisy. Rozpoczynamy naszą wędrówkę po regionie, proszę Państwa, bo laureatów mamy z całego regionu, no i rzecz jasna z Krakowa. Laureatami nagrody KOWR są przedsiębiorcy, którzy osiągnęli nie tylko sukces ekonomiczny mierzony wynikami finansowymi, ale także produkują produkty, które są wytwarzane według tradycyjnych receptur, które wytwarzane są zgodnie z określonymi schematami i posiadają odpowiednie certyfikaty. Polska żywność jest tania, a jednocześnie bezpieczna i posiada wszystkie warunki ku temu, żeby stać się bardzo popularną. KOWR buduje markę Polska Smakuje. Jest to marka żywności, marka, pod którą skupiamy wszystkich producentów, którzy produkują żywność oznaczoną odpowiednimi certyfikatami i tworzymy platformę komunikacyjną tak, aby producenci mogli dotrzeć bezpośrednio do konsumenta.